Przyjrzyjmy się temu zegarowi i zobaczmy, czy potrafimy powiedzieć, którą godzinę pokazuje. Kiedy patrzymy na zegar, zegar wskazówkowy, taki jak ten, to pierwsza sprawa jest taka, że ma on najczęściej dwie wskazówki. Jest tak dlatego, że najczęściej określamy czas w dwóch kawałkach, w dwóch częściach. Jeżeli pytamy, która godzina, to najczęściej odpowiedź składa się z dwóch części. Pierwsza część określa godziny. Na tarczy zegarowej za godziny odpowiada krótsza wskazówka. Druga część tego, jak na co dzień określamy czas, to minuty. Na zegarze analogowym, takim jak ten, inaczej niż na zegarze cyfrowym, za minuty odpowiada dłuższa wskazówka. Zegar cyfrowy w ogóle nie ma wskazówek. Pokazuje same cyfry. Czyli dłuższa wskazówka to wskazówka minutowa. Sprawdźmy najpierw godziny, czyli sprawdźmy, co wskazuje ta krótsza wskazówka. Pokazuje ona jakieś miejsce pomiędzy szóstką i siódemką, pomiędzy godziną szóstą i godziną siódmą. To oznacza, że jest na pewno po godzinie szóstej, ale jeszcze nie ma godziny siódmej. Krótka godzinowa wskazówka zaczyna dzień o północy w pionie, równo u góry, o godzinie zero i pokazuje po kolei wszystkie godziny. Pierwsza godzina, druga godzina, trzecia i tak dalej. I minęła już godzinę szóstą, ale jeszcze nie dotarła do siódmej. Czyli jest po godzinie 6, ileś minut po godzinie 6, zapisujemy wtedy 6 i dwukropek, po którym zaraz wpiszemy minuty. Może być na przykład 6:15, czyli 15 minut po szóstej, 6, 6:45, zaraz się przekonamy, ile minut dokładnie minęło od godziny 6, ile minut jest po 6. Na razie wiemy, że minęła 6 i że jeszcze nie ma siódmej. W takim przypadku w miejscu godzin zapisujemy szóstkę. Za minuty odpowiada wskazówka dłuższa i wskazuje ona to miejsce, tę kreskę. Liczenie minut również zaczynamy u góry tarczy zegarowej, podobnie jak liczenie godzin, i wskazówka również kręci się w prawo, w tę samą stronę. Ale w przypadku minut, każda z tych małych kresek oznacza jedną minutę. Tu zaczynamy, tu mija pierwsza minuta, druga, trzecia, czwarta, piąta. Kiedy dotrzemy do pierwszego kwadratu tego małego kwadratu, to wiemy, że minęło 5 minut. Wpiszmy tu oznaczenie minutowe: 5 minut i liczymy dalej: 6, 7, 8, 9, 10 przy kolejnym kwadratowym znaczku. I może już zauważyliście pewien schemat. Obracając się z minutową, dłuższą wskazówką, za każdym razem, kiedy mijamy ten grubszy znaczek, ten kwadrat. Albo wewnątrz tarczy oznaczenie godziny, to mija kolejne 5 minut. Czyli tutaj będzie 15 minut po jakiejś godzinie, tutaj 20, 25. Nie będziemy się przesuwać do kolejnego oznaczenia, do 30 minut, bo nasza dłuższa wskazówka minutowa zatrzymała się tutaj, nie dotarła do szóstki. W związku z tym znowu możemy liczyć kolejne minuty po jednej, od 25 w górę 25, 26, 27. Zaczynając od góry tarczy zegarowej i poruszając się w prawo, minęliśmy 27 tych małych minutowych znaczków. Oznacza to, że minęło od pełnej godziny 27 minut. Czyli jest 27 minut po pełnej godzinie, po 6. Czyli jest godzina 6.27. Jeszcze jedno podobne zadanie. Krótsza wskazówka godzinowa wskazuje miejsce pomiędzy godziną czwartą i godziną piątą. Co oznacza, że jest. Po godzinie czwartej, pewną liczbę minut po czwartej, ale jeszcze przed piątą. Godzina piąta dopiero będzie. Teraz popatrzmy na dłuższą wskazówkę, która reprezentuje minuty. Liczenie minut również zaczynamy w najwyższym punkcie tarczy zegarowej i zliczamy te małe znaczki określające pojedyncze minuty. Możemy liczyć po 5, 5, 10, 15 do 20. Wskazówka jeszcze nie dotarła. Wróćmy zatem do 15 minut i kolejne minuty zliczmy po jednej. Tu jest 15, 16, 17, 18, 19. Wskazówka minutowa wskazuje 19 minut po pełnej godzinie. Czyli jest godzina 19 minut po czwartej. Czwarta, 19. Kolejne podobne zadanie. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali ten film i tym razem spróbowali odpowiedzieć samodzielnie, którą godzinę pokazuje ten zegar. No dobra, zróbmy to razem. Wskazówka godzinowa pokazuje miejsce pomiędzy godziną siódmą i ósmą, czyli jest po godzinie siódmej, ale jeszcze przed ósmą. Jeżeli teraz spojrzymy na wskazówkę minutową, to dowiemy się, ile dokładnie minut jest po siódmej. Widać po wskazówce godzinowej, że zostało niewiele do godziny ósmej. Wskazówka minutowa od godziny siódmej przebyła całą tę drogę i już niewiele jej brakuje do kolejnej pełnej godziny. Liczymy od góry: 5.